DIG TV. To my kreujemy rzeczywistość. Uniwersytet Opolski. To właśnie tutaj przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim została zaproszona grupa macedońskich studentów. Prowadzeni przez Żaków z Instytutu Filologii poznawali uroki miasta Opola. Dziś rozpoczął się przyjazd Macedończyków do Opola. Na początku przygotowaliśmy im spotkanie na Majusie, aby przybliżyć trochę kulturę polską, jak również od ich chcieliśmy usłyszeć troszkę o kulturze macedońskiej. Podczas wykładu zorganizowanego dla studentów można było usłyszeć o początkach budowania katedry slawistyki i wsparciu innych uniwersytetów. A o samym wyjeździe, jak i wsparciu polskiej strony, mówi magister Dagmara Szałęk. Podróżowaliśmy tutaj 24 godziny. Ale wiele osób nam pomogło i tutaj doktor Zdrawko-Stamatowski nam bardzo pomógł i zostaliśmy przyjęci na Uniwersytecie Opolskim. Jutro mamy spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze strony polskiej mieliśmy bardzo dużą pomoc, dzięki temu mogliśmy tutaj przyjechać. Dalsza część wykładu opierała się na przybliżeniu polskiej historii, kultury i sukcesów. Następnie oprowadzani przez doktora Zdrawko studenci z Macedonii poznawali zabytki Opola. No tak, tutaj jesteśmy tylko dwie godziny, tak że nie mogę dużo powiedzieć. Za dwie godziny podoba mi się bardzo Opole. To miasto ma jaką, jak powiedzieć, duszę. Staram się zdobyć stypendię, żeby przyjść tutaj i uczyć się na studia magisterskie. No chciałem się czegoś nowego się nauczyć i chciałem wybrać między polskim, rosyjskim a czeskim. I wybrałem polski i od pierwszego dnia nie żałuję. Za to pożałowała Opolszczyzna. Pięknej pogody, bo chwilę przed wejściem na wieżę piastowską przywitała studentów z Macedonii w iście angielskim stylu. Łącznie z zaproszeniem na samą wieżę. Deszcz jednak nie zniesmaczył naszych słowiańskich braci, a nawet dodał apetytu, bo kolejnym punktem po słodkiej porażce była degustacja tradycyjnych polskich przysmaków. Tam, gdzie jedni nakładali żwawo, inni z lekką nutką niepewności. Można rzec podwójną nutką. Gdy reszta zajadała się polskimi smakołykami, doktor Zdrawko postanowił się z nami podzielić innymi smaczkami, tymi organizacyjnymi. Znany jestem z tego, że od 13 lat, od kiedy jestem zatrudniony w Uniwersytecie Opolskim, wysyłam do Macedonii regularnie studentów polonistyki naszej opolskiej do Ohrydu na letnią szkołę języka macedońskiego. Ja bym zrobił wszystko, co w mojej mocy, żeby te dwie uczelnie, te dwa regiony, nasze kraje, Polskę i Macedonię, przybliżyć jak najbardziej. Spróbujemy wszystko w ramach współpracy, wymiany studenckiej, Erasmusa, żeby i Macedończyków tutaj ściągnąć na dłużej. Nie tylko na tydzień, dwa, trzy, pięć, tylko na cały semestr, albo na cały rok akademicki. Korzystna będzie dla nas jakaś wymiana, którą planujemy akurat jesienią, ponieważ chcemy rozwinąć pomiędzy uczelniami naszymi współpracę, co będzie na pewno owocowało w nauce. To jest taka jakby pierwsza jaskółka, która mam nadzieję, że uczyni wiosnę, czy nawet lato. Tego dnia nie było ani jaskółek, ani lata. Miejmy nadzieję, że chociaż jesień przyniesie to, co do niej przypisane. Dla DIG TV, Michał Kosek. DIG TV. To my kreujemy rzeczywistość.